Now let's get to the gene itself. Teraz zajmijmy się samym genem. We go back to our cells first. Wrócimy do rysunku komórki. And this is cell membrane. To jest błona komórkowa. And this is nucleus of cell. A tu mamy jądro komórki. You can see here DNA, right? Tutaj widzicie DNA. What are these? A co to jest? Yeah, mitochondria. Mitochondrium. And mitochondria is very important too. Mitochondria są bardzo ważne. Okay, you can see the nucleus here. Tutaj znów widzimy jądro komórkowe. And inside much DNA. A wewnątrz znajduje się DNA. And if we open this nucleus, gdy otworzymy jądro komórkowe, we find some structure called the chromosomes. Znajdziemy tam chromosomy. This is how chromosomes look like. W taki właśnie sposób wyglądają chromosomy. And this look like wool thread, you know, you knit. To wygląda tak jak nić. Yeah. In our cells, wewnątrz naszych komórek, we have 23 pairs of the chromosome. Mamy 23 pary chromosomów. This portion came from father. Ta część pochodzi od ojca. And this is from mother. A ta część od matki. Father. Ojciec. Mother. Matka. Father. Ojciec. Mother. Matka. So total we have 23 pairs of the gene in human cells. Tak więc razem mamy 23 pary chromosomów w komórce ludzkiej. Each chromosome has many genes. A każdy chromosom posiada wiele różnych genów. If you think this way, it'll be much more easier to think. Można to w taki łatwiejszy sposób wyjaśnić. When you go to the library, gdy udajecie się do biblioteki, you have a big bookcases, right? Macie tam regały z dużą ilością książek. So this chromosome is like a bookcase. Tak więc ten chromosom jest jak taki regał z dużą ilością książek. What are the genes? A czym są geny? Books. Geny są książkami. Many different kinds of books. Jest tam wiele różnych książek. So we have 46 bookcases. A więc mamy tutaj aż 26 takich regałów z książkami. With a full of books. Pełnych książek. So in those chromosomes. Tak więc w tych chromosomach. All the genes are located. Ulokowane są wszystkie geny. Scientists nowadays are trying to come up with a gene map. Naukowcy teraz rozpracowują mapę ludzkiego genomu. What is gene map? Czym jest ta mapa? They're finding which gene, where is the serotonin gene? Starają się oni odkryć, gdzie znajduje się gen odpowiedzialny za wytwarzanie serotoniny. Endorphin gene? Gen endorfiny. So they're trying to locate those genes. Tak więc starają się znaleźć miejsce położenia takich genów. And these scientists call gene map. To właśnie naukowcy określają mianem takiego, takiej mapy genu. Pokażę wam teraz taką mapę. And they call the human genome. Albo inaczej, mapa ludzkiego genomu. This is chromosome number one. To jest chromosom numer jeden. Number two. Dwa. Number three. Trzy. Look at this. Popatrzcie na to. If you have this gene problem, jeśli macie problemy z tym genem, you can have a prostate cancer. To wtedy możecie zachorować na raka okay. prostaty. And you have a this gene problem here. A jeśli w tym genie pojawiają się problemy, you have glaucoma. To może pojawić się również jaskra. You have this gene problem here. A jeśli są problemy z tym genem, you have Alzheimer's disease. To taka osoba może zachorować na chorobę Alzheimera. You have this gene problem here. Jeśli pojawią się problemy z genem w tym trzecim chromosomie, you can have a colon cancer. To wtedy ta osoba może zachorować na raka jelita grubego. This gene problem here. A jeśli pojawi się problem z tym genem, you can have a lung cancer. To można zapaść na raka płuc. You have a this gene called the Krebs gene. Tutaj mamy inny gen, Krebs. And this gene take care of your memory. I ten gen odpowiedzialny jest za funkcjonowanie pamięci. All your function of your cells, brain cells or your liver cells. Tak więc wszystkie funkcje waszych komórek, czy to są komórki wątroby, czy mózgu. It's depend upon the activity of your genes. Zależne są od aktywności waszych genów. All this activity is already programmed in your cells. I cała ta aktywność tych genów jest już zaprogramowana w waszych komórkach. Epilepsy gene. Tutaj jest gen, którego wadliwe funkcjonowanie może wywołać epilepsję.
W chromosomie szóstym znajduje się ten gen. Diabetes gene. Gen cukrzycy również w tym chromosomie. If this genes become abnormal, jeśli ten gen staje się nienormalny, you have this juvenile diabetes. To wtedy pojawia się cukrzyca młodzieńcza. This is a diabetes gene too. Tutaj również mamy w chromosomie siódmym gen cukrzycy. This on chromosome 7. W chromosomie siódmym on się znajduje. If you have a this gene problem here, a jeśli z tym genem pojawi się jakiś problem, you have obesity. To wtedy ta osoba może mieć nadwagę, otyłość. Yeah, your weight is also depend upon the genes. I dlatego właśnie nawet to, czy macie nadwagę, ma duży związek z genami. Even though you inherited normal gene, nawet jeśli odziedziczyliście normalny gen, until you're 40 years old, to do wieku 40 lat, and this gene could be normal, ten gen może funkcjonować prawidłowo. But after 40, ale po upływie 40 lat, this gene become abnormal, ten gen staje się nienormalnym genem. And by the age 50, i do wieku 50 lat, you can't have obesity. Możecie być osobami otyłymi. You don't have to inherit abnormal gene. Nie musicie odziedziczyć takiego wadliwego gena. You can inherit perfectly normal healthy gene. Możecie odziedziczyć doskonale funkcjonujący, zdrowy gen. Yet you can make your normal gene dysfunctional. Ale możecie sprawić, że ten normalny gen nie będzie prawidłowo funkcjonował. And therefore you can have certain diseases. I dlatego mogą pojawić się różnego rodzaju choroby. Lymphoma gene. Tu jest gen odpowiedzialny za chorobę. Tutaj gen, którego niewłaściwe funkcjonowanie powoduje raka piersi. Znajduje się on w chromosomie 17. If this gene goes abnormal, jeśli ten gen nie funkcjonuje prawidłowo, and you'll have a breast cancer. Wtedy chorujecie na raka piersi. Look at this gene is very important gene. Ten gen P53 jest niezwykle ważnym genem. This gene called P53. Gen P53. This gene produces certain very important protein. Ten gen wytwarza niezwykle ważne białko. Called the tumor suppressor protein. To białko zwane jest białkiem supresorowym raka. If you don't produce this protein, jeśli wasz organizm nie wytwarza tego białka, that means if this gene becomes dysfunctional, co jest równoznaczne z tym, że ten gen nie funkcjonuje prawidłowo, then this cell will become cancer cell. Wtedy komórka może przekształcić się w komórkę nowotworową. It's not the matter of the luck. Tak więc nie chodzi tutaj o kwestię szczęścia. Even though you have cancer, ale nawet jeśli macie raka, yeah, it has definite reason why certain cells become cancer cells. To nie ulega wątpliwości, że te komórki raka mogą przekształcić się też w normalne, zdrowe komórki. In many malignant cancer cells, w przypadku wielu różnych chorób nowotworowych, nowotworów złośliwych, this gene is not functioning. Ten gen po prostu nie funkcjonuje. And this gene become abnormal. Ten gen staje się nienormalnym genem. And sometimes, many times, this P53 gene, entire gene has been disappeared. I w takich przypadkach okazuje się, że bardzo często po prostu w ogóle nie ma tego genu w organizmie takiej osoby. Why? Dlaczego? That's why we need to understand the genes. To właśnie dlatego musimy zrozumieć, na jakiej zasadzie funkcjonuje gen. It's been long time that we have been treating the diseases. Przez długi czas próbowaliśmy leczyć różnego rodzaju choroby. So up until today, the medical scientists could never heal any single diseases on earth. Ale nawet do dzisiaj współczesna medycyna nie może poradzić sobie, nie może wyleczyć żadnej poważnej choroby. Healing was not possible. To wyleczenie jest po prostu niemożliwe. Medical physicians can treat symptoms of the disease. My, lekarze, możemy tylko kontrolować objawy choroby. We could never heal any disease. Ale nie jesteśmy w stanie wyleczyć żadnej choroby. Why? Dlaczego? We now found out. Teraz już wiemy. Why we could never heal any single disease. Dlaczego jest to niemożliwe? The reason is because every single disease is coming from the gene problem. Jest tak dlatego, że powodem każdej choroby są problemy w genach. So when you have a certain gene problem, tak więc gdy macie jakieś problemy z jakimś genem, and you have a certain diseases, to wtedy pojawi się. And we have been using medications, drugs. I w takich sytuacjach używamy różnych leków. Well, this can help your symptoms. Ale to może jedynie pomóc wam w kontrolowaniu objawów. Symptoms caused by the disease.
objawy, które są wynikiem właśnie choroby. And then disease, which is caused by the gene change. Tej choroby, która została spowodowana przez zmianę w genach. But drug can never help the gene. Ale żaden lek nie jest w stanie wyleczyć choroby poprzez naprawienie genów. You have diabetes, right? Powiedzmy, że chorujecie na cukrzycę. Okay, here, chromosome 7. Tutaj w chromosomie 7. And this gene is abnormal. Ten gen jest genem anormalnym. So you have diabetes. I dlatego zapadacie na cukrzycę. So when you have diabetes, a gdy chorujecie na cukrzycę, you have high blood sugar. No wtedy macie wysoki poziom cukru we krwi. So when you have high blood sugar, you have many symptoms. A gdy poziom cukru we krwi jest wysoki, wtedy pojawia się wiele różnych objawów. Jakie są to objawy? You feel very thirsty. A czujecie pragnienie. And you go to bathroom and to często urinate. Udajecie się do toalety i oddajecie mocz. Why? Dlaczego? Because you have too much sugar in the blood. Dlatego, że macie za dużo cukru we krwi. That's the symptoms. Takie są objawy. Why you have too much sugar in the blood? A dlaczego macie za dużo cukru we krwi? Because normally sugar must come into the cells. Dlatego, że w normalnych warunkach cukier przecież musi wniknąć do komórek. What happens if sugar come into the cells? A co się dzieje wtedy, gdy cukier wnika do komórki? Sugar is burnt. Cukier jest tam spalany. And produce energy. I wytwarzana jest energia. So when you have diabetes, tak więc, gdy chorujecie na cukrzycę, the sugar in the blood, cukier, który znajduje się w krwiobiegu, does not come into the cells. Nie może wniknąć do komórek. Why? Dlaczego? Because of this gene problem. Dlatego, że właśnie pojawiają się problemy z genem. To heal the diabetes, tak więc, aby wyleczyć cukrzycę, you have to correct this gene. Musicie usprawnić funkcjonowanie tego right? genu. Is there any medication to correct the gene? A czy wynaleziono jakiś lek, który mógłby tego dokonać? No. Nie. Is there going to be any medication to correct any gene abnormality in the future? A czy jest jakaś nadzieja na to, że taki lek w przyszłości się pojawi? No. Nie ma. The genes has nothing to do with the medication. Geny nie mają nic wspólnego z leczeniem czy z lekarstwami. What was gene has anything to do with? Z czym związek ma gen? Need. Z potrzebą. And i love, yes. Z miłością. The need can touch the gene. To właśnie potrzeba może dotknąć love tego can genu. Change the genes. Miłość może zmienić gen. Any drugs? Ale czy jakikolwiek no. lek może tego dokonać? Nie. See, so we use insulin. Tak więc my używamy na przykład insuliny. Insulin helps to lower the blood sugar. Insulina pomaga obniżyć poziom cukru we krwi. It helps. To pomaga. But can it heal the gene? Ale czy jest w stanie wyleczyć ten gen? No. Nie. No matter how long, how many years you've been receiving insulin injection? To właśnie dlatego, bez względu na to, jak długo otrzymujecie insulinę w postaci zastrzyków, na przykład. This insulin injection and the other medication for diabetes never healed any single diabetic patient. To ta insulina, czy jakiekolwiek leki, które stosuje się w przypadku cukrzycy, nie są w stanie wyleczyć i nie wyleczyły żadnego cukrzyka z cukrzycy. Of course, it can help you to control your blood sugar. Oczywiście, to może pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi. But it never heals. Ale nigdy nie leczy. And there's no drugs can heal any single diseases. I nie ma tak naprawdę żadnego takiego leku, który mógłby wyleczyć jakąkolwiek chorobę. Many people nowadays go back to the herbs. Wielu ludzi dzisiaj stosuje zioła. Can herb heal the disease? Czy jakiekolwiek zioło jest w stanie wyleczyć chorobę? No. Nie. The herb is better than drugs. Zioło jest oczywiście lepsze niż lek syntetyczny. In terms of having less side effect. A to dlatego, że wywiera mniej skutków ubocznych. But sometimes a medication is much better than herb. Ale czasami lek syntetyczny może okazać się lepszy od zioła. To control the symptoms. Po to, aby właściwie kontrolować objawy choroby. But herbs and drugs can never heal any single Ale disease. Ani zioła, ani leki syntetyczne nie są w stanie wyleczyć choroby. Because genes are not responding to those chemicals. Dlatego, że geny nie reagują na te związki, które znajdują się w lekach syntetycznych czy w ziołach. Genes respond to the need. Gen reaguje na potrzebę. Genes respond to the love. Gen reaguje na miłość. And you'll find out why gene behave like this. I zobaczycie, dlaczego gen zachowuje się w ten sposób. What is gene anyway? Czym jest gen? And that's why we need to know
what is gene. I dlatego musimy wiedzieć, czym jest gen. We found out gene also respond to the energy such as electricity came from outside. Mówiliśmy już o tym, że gen reaguje na energię taką jak elektryczność. And how this electricity can change the gene. I w jaki sposób ta elektryczność może zmienić gen. Isn't that interesting? Czy to nie interesujące? Electricity can change the gene. Elektryczność może zmienić gen. Electricity is energy. Dlatego, że elektryczność jest energią. It is not a chemical substance. To nie jest jakiś związek chemiczny. So let's now take a look at the gene itself. Popatrzmy teraz na sam gen. Gene look like this. Gen wygląda w taki sposób. Gene is made of DNA. Gen składa się z DNA. And on the picture. Na zdjęciu. It is different from this, right? To trochę inaczej wygląda niż ta spirala, którą trzymam on teraz the picture, it is a double helix. Na zdjęciu widzimy taką podwójną helisę. But normally gene is made of this double helix. Ale w normalnych warunkach gen składa się z takiej podwójnej helisy. Look at carefully at genes. Popatrzmy uważnie na ten gen. So we have two lines. Pomiędzy tymi dwiema liniami there are four different kinds of chemicals. Znajduje się cztery różne rodzaje związków chemicznych. Red color, ten czerwony kolor, yellow, żółty kolor oznacza green, inny związek, zielony and blue. I niebieski. Green, blue, zielony, niebieski, green, blue, zielony, niebieski. Red, yellow. Czerwony, żółty. Green, blue. Niebieski, zielony. This is gene. To jest gen. What are these green, blue and red and yellow? Czym są te fragmenty czerwone, żółte, niebieskie, zielone? The scientists call this chemical base. Naukowcy nazywają to zasadami. There are four different bases. Są cztery różne zasady. Are in between two lines. Pomiędzy tymi dwiema liniami. I told you the gene is the program. Powiedziałem wam o tym, że gen jest programem. Like if your cells are like a computer. Jeśli wasze komórki są takie jak na przykład komputer. And computer has many different kinds of program. To w komputerze również znajduje się wiele różnych programów. And program is written in the certain what computer letter. Program komputerowy również przygotowuje się w oparciu o różne cyfry. Where it is written. W jaki sposób to wygląda? It is written on your. Gdzie ten program jest zapisany? Disk, right? Na dysku twardym. Yeah, hard disk. Twardym dysku. What kind of letters computer use? Jakie litery wykorzystuje wasz komputer? One and a zero, right? Jedynkę i zero. Yeah. One and zero. Jeden i zero. Okay. 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 and 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 We have a 1 2 3 4 5 ones. Mamy pięć jedynek. And 2 zeros. Dwa zera. But if this one and this one, the meaning is different, right? Ale znaczenie tych dwóch układów, tych cyfr jest różne. Why is it different? Czym to się różni? Dlaczego jest tutaj różnica? Because of the sequence of one and zero. Jest tak z powodu różnego układu tych cyfr. It is just like God. No tak jak napiszemy na przykład słowo God w języku angielskim, czyli Bóg. If you change the position, a jeśli zmienimy pozycję tych liter, to co się wtedy stanie? It become. Wtedy mamy słowo dog, czyli pies. So the letter, it is important to have right sequence. Tak więc, jeśli chodzi o litery, wyrazy, to jest bardzo ważne, aby były one ułożone w odpowiednim układzie. According to the place, the sequence. Jest to bardzo ważne w odniesieniu do tego, jakie miejsce dana litera zajmie. The meaning changes. I wtedy w odniesieniu do tego może zmienić się znaczenie. Okay. You know what scientists found out? Wiecie, co odkryli naukowcy? These are the letters. Że te zasady właśnie tworzą coś w rodzaju liter. Let me show you what this red and yellow and the blue green chemicals means. Pozwólcie, że pokażę wam, co oznaczają te żółte, niebieskie, zielone i czerwone związki, te zasady. So genes look like this. Więc geny wyglądają mniej więcej and w ten sposób. This A, the yellow is adenine. I ta żółta zasada to adenina. And T is thymine. T to tymina. And G is guanine. G to guanina.
and C is cytosine. I C cytozyna. These are all chemical called base. Te wszystkie związki to zasady. Base. Zasady. We have four different kinds of bases. Mamy cztery różne rodzaje zasad. A. A. A base T G C. A T G C. Our cell is using this A T C G to write program. Tak więc nasza komórka używa układu tych liter A T C G, aby wypisać program. So scientists look at the gene very, very closely. A więc naukowcy starają się obserwować i badać te geny, zasady. Genes are assembled with the three different chemicals. Te zasady są ułożone w odpowiedni sposób w odniesieniu do trzech różnych związków. So this portion we know, this is a chemical called adenine. Tak więc ta część oznacza związek adeniny. Adenina is one kind of base, right? Adenina to tylko jeden rodzaj zasady. We have four different kinds of base. A mamy cztery różne zasady. A, T, C, G, right? A, T, G i C. So this is base. Tak więc to jest zasada. And this is also base. I to też jest zasada. And this is also base. To również jest zasada. This, we have four different tak kinds of base. Mamy cztery różne zasady. Now, this is one portion. To jest tylko jedna część oznaczona literą A. And this portion is a sugar portion. I ta część tej zasady adeniny to część cukrowa. The white portion, okay? Sugar. Oznaczona kolorem białym. To jest cukier. And this is phosphoric acid. A to jest kwas fosforowy. So we have to make a gene. Tak więc aby stworzyć gen. All we need is three different portions. Wszystko czego potrzebujemy to te trzy części. One base. Zasada. And sugar, cukier and the phosphorus. I kwas fosforowy. Trzy części. It makes one unit. To tworzy taką jedną część. To have a gene, you just simply assemble it. I aby mieć gen, po prostu należy to połączyć. Okay, just like this. I ułożyć w odpowiedni sposób, tak jak to tu widzimy. Now we have a sugar. Tutaj mamy cukier. We have phosphoric acid. Kwas fosforowy. We have adenine base here. Adeniny. And this is thymine. I tymina. And this is sugar. To również jest cukier. And this is phosphoric acid. A to kwas fosforowy. So A comes with the T. Tak więc A połączy się z T. G combines with C. A G zwiąże się z C. When they combine together. Kiedy te dwie zasady łączą się razem. It requires some energy. To wymagana jest przy tym energia. But it doesn't require strong energy. Ale niepotrzebna jest do tego jakaś wielka energia. So it's such a weak energy. Potrzebna jest taka słaba energia. To these two bases combine together. Aby te dwie zasady połączyły się. Look at this. Popatrzcie na to. What are these? No co to jest? Flies. To są muchy. It all requires is flies to push together. Aby do tego doszło, potrzebna jest tak niewielka ilość energii, że jest ona zobrazowana przez muchy. This combination is very, it requires very weak energy. To świadczy o tym, że ta kombinacja wymaga niewielkiej naprawdę ilości energii. And also it is so easy to take it apart. I podobnie tak łatwo jest oddzielić te dwie zasady. Or it requires two flies to pull. Również wystarczą tutaj dwie takie muchy, aby tego dokonać. Then it is disassembled. Po to, aby oddzielić te dwie zasady. So you can see our gene is combined with each other very weak. Tak więc widzicie, że te dwie zasady, te geny mają takie bardzo słabe wiązania. Very easily taken apart. I bardzo łatwo można je oddzielić. And also very easily to be recombined. I z łatwością ponownie połączyć. All it requires is a very weak energy. Potrzebna jest tutaj bardzo słaba energia. So this is now scientists look at you. W taki właśnie sposób naukowcy teraz patrzą na was. Our body is made of cells. Nasze ciało składa się z komórek. Our cells are controlled by the genes. Nasze komórki natomiast są kontrolowane przez geny. And the genes are the letters. A geny są literami. Letters written, composed and assembled with four different bases. Literami, które składają się z czterech różnych zasad połączonych nawzajem. So what the human being is? Tak więc
Czym jest człowiek? We are not simply flesh. My nie jesteśmy po prostu ciałem. What are we? Czym my jesteśmy? We are the letters. Jesteśmy literami. What the Bible says? Co mówi Biblia na ten temat? God created us by what? Bóg stworzył nas w jaki sposób, przez co? By the word. Stworzył nas swoim słowem. And this is the God's word. I to jest właśnie Słowo Boże. Written as letters. Napisane w postaci liter. Why the mother rat has instinct to take care of the babies? Dlaczego samica szczura posiada taki instynkt mobilizujący do tego, aby lizać młode szczury? Because mother rats have instinct written in the mother instinct's gene. Jest tak dlatego, że ta samica posiada ten instynkt, który jest wypisany w jej genach. To jest instynkt macierzyński. Nurse your babies. Troszcz się, pielęgnuj swoje młode. And lick your babies. I lisz swoje młode. It is written. To jest napisane. In this way. W taki właśnie sposób. With the ATCG. Przy pomocy tych liter ATCG. It was not the mother rat's intention. To nie ma związku z jakąś intencją ze strony tej samicy. It was God's intention for the mother rats to take care of the babies. To ma związek z Bożą intencją w odniesieniu do tej samicy, aby mogła lizać swoje młode. Because God wrote. Dlatego, że to Bóg napisał. With these four different chemicals. Przy pomocy tych czterech różnych związków chemicznych. In between two lines. Wypisał to pomiędzy tymi dwiema liniami. The lines are composed of the sugar and the phosphorus gas. Te linie składają się z cukru i kwasu fosforowego. So in between two lines. I pomiędzy tymi dwiema liniami. God has his own character. Bóg ma swoje własne litery, które wypisuje. With the four different bases. Są to cztery różne zasady. That's why he writes. I właśnie przy pomocy tych zasad on wypisuje. Our genes are the letters. Nasze geny są takimi literami. This is amazing. To jest czymś zdumiewającym. Okay, let me ask you this question. Zadam wam pytanie. What is the purpose of letter exist anyway? Jaki jest w ogóle cel liter? Yeah, to express intention. Wyrażamy intencje. Yeah, to express will. Przy pomocy liter wyrażamy wolę. To express purpose. Cel. And we are written by the letters. I my jesteśmy właśnie kimś w organizmie, kogo wypisane są takie if litery. Someone has no intention to express his will. Jeśli ktoś nie ma takiej intencji, aby wyrazić swoją wolę. He will never write. To nigdy nie będzie pisał. He'll simply think. Po prostu będzie tylko mówił. And will never będzie write. Myślał, ale nie będzie pisał. I am writing a book right now. Ja w tej chwili piszę. Because I like to express. Dlatego piszę, mówię, dlatego że chcę wyrazić swoje uczucia. And the letters can never be created spontaneously. I litery nigdy nie mogą powstać w sposób taki spontaniczny, przypadkowy. Can letter come into existence spontaneously? Czy jakakolwiek litera może pojawić się w taki spontaniczny sposób? No, never. Nie, nigdy. The letters must be invented. Litery muszą być wynalezione. Someone has to sit down. Ktoś musi usiąść. What kind of character he's gonna use? I zastanowić się, jakiego rodzaju liter chce użyć. It is gonna be one or zero. To może być zero na przykład, jeden. Or A, B, C, D. Albo A, B, C, D. See? Someone has to invent it. Ktoś musi te litery wynaleźć. Invent for what? Wynaleźć po co? To express. Aby wyrazić. His will. Wyrazić swoją wolę. And isn't this amazing? The Bible says. Czy to nie jest zdumiewające? Bible says we are created by the word of God. Że Biblia mówi, że my zostaliśmy stworzeni Słowem Bożym. What is word? Czym jest słowo? Word is another way of expressing the will. Słowo jest innym sposobem wyrażania woli. And what is letter? A czym jest litera? Letter is there to write word. A litera jest po to, aby to słowo napisać. Let's say you're cleaning the house. Powiedzmy, że robicie porządki w domu. And you found a letter. I znajdujecie list. And you read the letter. I czytacie ten list. And this beautiful letter. I mówicie, to jest piękny list. And you don't know who wrote it. I jeszcze nie wiecie, kto napisał ten list. Whenever you find the letter. I kiedykolwiek znajdujecie taki list. You need to know.
To musicie wiedzieć. Who wrote this? Kto to napisał? You know, our body is a letter. Nasze ciało jest just like that. Tak jak to widzimy tu na tym rysunku. Don't you wanna know who wrote it? Czy nie chcecie wiedzieć, kto ten list napisał? Anybody told you that our body is a letter? Czy ktoś inny powiedział wam kiedykolwiek, że nasze ciało jest listem? Do you know anyone? Czy znacie kogoś takiego? Yes. Tak. Let me show you this. Pokażę wam to. Okay, this is Second Corinthians. To pochodzi z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, rozdział trzeci. Paul says, Paweł mówi, you are our epistle, wy jesteście naszym listem, written in a heart, napisanym na sercach, known and read by all men, na sercach, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Look at this. Popatrzcie na to. Clearly you are an epistle of Christ. Naprawdę wy jesteście listem Chrystusowym. This Paul is saying to the people. Właśnie coś takiego Paweł mówi do ludzi. You are the letter of Christ. Wy jesteście listem Chrystusowym. Isn't that amazing? Czy to nie zdumiewające? This is Bible. Taka jest Biblia. There's no other book says a human being is a letter. Żadna inna książka nie mówi, że ludzka istota jest listem. This is exciting, isn't it? I to jest czymś ekscytującym. Look at it. Popatrzcie na to. Ministered by us, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego na tablicach kamiennych. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie. And here, written not with ink. Napisanym nie atramentem. Okay, this is not written by the ink. To nie zostało napisane atramentem, but by the Spirit of Living God. Ale duchem Boga żywego. What is spirit? Czym jest duch? Spirit is power. Duch jest mocą. Spirit has energy. Duch posiada energię. Spirit has energy to do what? Duch posiada energię, aby czego dokonać? To assemble and disassemble these units of the gene called base. Aby łączyć i rozdzielać te zasady, o których mówiliśmy. You saw the ground squirrel, okay? Widzieliście tutaj tę wiewiórkę lądową? And this ground squirrel, when they have babies, i te wiewiórki, gdy mają młode, and they need to have a new gene to be assembled, i gdy potrzebują nowych genów, there are many letters available, many different bases available inside your cells. W organizmach, w komórkach znajduje się wiele różnych zasad, które są dostępne. And this energy is working. I ta energia to remote control one letter come. Działa na zasadzie zdalnego sterowania, łącząc, układając te litery w różny sposób. Like, do you know the children's toy called Legos? Na pewno wiecie, jak wyglądają zabawki, klocki Lego. You can make an elephant with Lego, right? Możecie z Lego zbudować słonia. You can make anything with Lego. Cokolwiek możecie zbudować przy pomocy tych klocków. It can be assembled very easily. One z łatwością dają się składać. And it can be disassembled very easily. I z łatwością można je rozkładać. You can use your fingers to assemble each Lego pieces of Lego. Używacie swoich palców, aby składać te poszczególne kawałki, części Lego. God uses invisible energy. Bóg w podobny sposób wykorzystuje taką niewidzialną energię. To assemble or disassemble this each letter of the base. Aby składać albo rozkładać te poszczególne litery zasad. You begin with many different pieces of the Lego. Zaczynacie budować przy pomocy różnych poszczególnych kawałków tych klocków Lego. When you eat food, gdy spożywacie żywność, you have a bunch of the pieces of Lego with a bunch of pieces of base in your cells. To również w waszych komórkach znajduje się bardzo duża ilość takich poszczególnych zasad. When you have a certain need, jeśli macie jakąś potrzebę, actually a ground squirrel never know what the need of she is. Wracając do tej wiewiórki, to tak naprawdę ona nie wiedziała, jaka jest jej potrzeba w tamtej but sytuacji. God knows exactly what she needs. Ale Bóg wiedział dokładnie, czego ona wtedy potrzebowała. So I told you the love influenced the genes, right? I dlatego powiedziałem wam, że to miłość oddziaływuje na wasze geny. So God's love is the power, i to Boża miłość jest tą mocą, which is the spirit of God, która jest Duchem Bożym. See?
So it is God uses His Spirit to. Tak więc to Bóg używa swojego ducha. Assemble the new letters. Aby składać te litery. That's why it says you are an epistle of Christ. Dlatego napisano tutaj, wy jesteście listem Chrystusowym. Ministered by us. Listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie. Written not with ink, but the Spirit. Napisanym nie przy pomocy atramentu, ale duchem żywego Boga. So God can arrange this basis. Tak więc Bóg może ułożyć w odpowiedni sposób te zasady. Okay? Because it requires very weak energy. Tym bardziej, że potrzebna jest tutaj bardzo niewielka energia. And God can also change the letters. I Bóg również może zmienić te litery. Depending upon your need. W zależności od waszych potrzeb. So you can have a different genes. Tak więc możecie mieć różne geny. According to your need. Według waszych potrzeb. This is amazing. I to jest czymś zdumiewającym. So God is actually writing his letters using four different bases. Tak więc Bóg wypisuje swoje litery, wykorzystując te cztery różne zasady. So we are indeed God's letter. I my faktycznie jesteśmy takim written by the Spirit takim Bożym listem, który został napisany przez Ducha Świętego. Ministered by the Paul. I my właśnie temu służymy. Through this seminar, poprzez całe to seminarium, I hope you have a new genes. Mam nadzieję, że będziecie mogli cieszyć się nowymi genami. I cannot write new genes in your cells. Ja nie jestem w stanie wypisać żadnych nowych genów w waszych komórkach. But I hope I'm ministering the word of God. Ale mam nadzieję, że służę tutaj wam wszystkim. So the Spirit of God can actually write new genes on your cells. Tak aby poprzez tę służbę Duch Święty mógł wypisać, mógł stworzyć w waszych komórkach nowe geny. So I can tell you this. Także mogę wam to powiedzieć. Richard. Richard, you are the new letter. Ty jesteś nowym listem. Ministered by Sang Lee. Któremu służy Sang Lee. Written by. Napisanym przez. Not by the ink. Nie przez, nie atramentem. Written by Spirit of God. Napisanym przez Ducha Świętego. You are the letter of Christ. Ty jesteś listem Chrystusowym. Isn't that beautiful? Czy to nie piękne? Yeah. So I really hope. Tak więc naprawdę mam nadzieję, that you have new genes. Że będziecie mieć nowe geny. You become a truly the letter of Christ. I staniecie się prawdziwym listem Chrystusowym. Not written by the ink. Nie napisanym atramentem. Written by the Spirit of God. Ale Duchem Bożym. Ministered by Sang Lee. Temu właśnie służy Sang Lee. So God wants all of us. Tak więc Bóg chce, abyśmy wszyscy. All of us here tonight. Wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, we want to minister. Bóg chce, abyśmy służyli. So God can write new letters on the people's cells whom we are ministering. Tak, aby Bóg mógł stworzyć nowe geny i wypisać nowe litery na genach tych ludzi, którym będziemy służyć. This is the joy of being servant of God. To jest właśnie radość wynikająca z bycia sługą Bożym. We are serving God. My służymy Bogu. So God can write new letters on people's genes. Tak aby Bóg mógł wypisać nowe litery na genach ludzi. This is what we call sanctification. Coś takiego nazywamy uświęceniem. Sanctification is not just a theological definition. Uświęcenie nie jest jedynie jakąś teologiczną definicją. Sanctification is actually a scientific phenomenon, biological phenomenon. Uświęcenie jest tak naprawdę biologicznym fenomenem. And God actually can change the genes. Dlatego, że Bóg tak naprawdę jest w stanie zmienić geny. So he can actually biologically change us. I dlatego jest w stanie z punktu widzenia biologicznego zmienić nas. We don't just get sanctified religiously alone. My nie jesteśmy jedynie uświęceni na płaszczyźnie religijnej. Well, biologically sanctified. Ale biologicznie jesteśmy również uświęcani. And I become new Sang Lee. I ja mogę stać się w ten sposób nowym Sangiem Lee. Now I have a different gene than I had yesterday. Dlatego, że dzisiaj mam inne geny, aniżeli miałem wczoraj. After learning the new truth from God. Po poznaniu tej nowej prawdy od Boga. Is there any other better job to do than this? Czy może być jakaś lepsza praca, którą moglibyśmy wykonywać?
So I wish this seminar. Tak więc bardzo bym chciał, żeby podczas naszych spotkań tutaj achieves the purpose of God. Abyśmy mogli osiągnąć ten cel, który zamierza osiągnąć Bóg w naszym przypadku. He may write us the new letters on our genes. Tak aby on mógł wypisać te nowe litery na naszych genach. We may be able to minister others. Tak abyśmy sami mogli służyć innym. So God may be able to write new letters on their genes too. Tak aby Bóg mógł wypisać nowe litery na ich genach. May God bless us. Niech Bóg nas błogosławi. In this seminar. Podczas tego seminarium. To achieve this purpose of God. Abyśmy mogli osiągnąć Boży cel. Amen. Amen.